Niezależnie od tego, czy pracujesz w warsztacie naprawiając elektronikę, jesteś jubilerem, czy zajmujesz się precyzyjnymi urządzeniami takimi jak zegarki, jedno jest pewne. Potrzebujesz narzędzia, które pozwoli ci dostrzec każdy szczegół. Mikroskop to absolutna podstawa. Na moim kanale Sprzężenie Zwrotne znajdziecie głównie naprawy starszych modeli wzmacniaczy i amplitunerów. Jednak moja wiedza nie kończy się na układach analogowych. Wzmacniacze starszej generacji bazowały na komponentach THT, co oznaczało, że diagnostyka często odbywała się organoleptycznie lub przy pomocy lupy ręcznej czy okularów, takimi z wymiennymi soczewkami. Z kolei amplitunery wielokanałowe to już nowsze urządzenia łączące elementy przewlekane z układami powierzchniowymi. Naprawa takiego 176-nóżkowego procesora jak R5F6416MADFE z Yamaha RXV671 bez mikroskopu to wyzwanie, któremu trudno sprostać. Elektronika nieustannie ewoluuje. Komponenty THT z czasem ustępują miejsca mniejszym i bardziej zaawansowanym elementom. Widzimy coraz większą miniaturyzację, na przykład 3 elementy w jednej obudowie to dzisiaj standard. Dlatego każdy warsztat elektronika powinien nadążać za postępem, inwestując w narzędzia, które ułatwiają pracę. A mikroskop to jeden z tych elementów, który potrafi zrobić ogromną różnicę. Na rynku znajdziemy mikroskopy o różnym przeznaczeniu. Od amatorskich po profesjonalne. Ale nie każdy mikroskop nadaje się do pracy z elektroniką. Na przykład mikroskopy z powiększeniem od 40 do 5000 są świetne do obserwacji próbek o wielkości 0,1 mikrometra, ale kompletnie nie sprawdzają się w warsztacie. Z kolei mikroskopy z powiększeniem optycznym od 6 do 60 są idealne do precyzyjnych prac, lecz ich możliwości są zbyt ograniczone dla laboratoriów diagnostycznych. Kluczowym aspektem w pracy z elektroniką jest odległość obiektywu od obserwowanego elementu. Mikroskopy laboratoryjne z dużym powiększeniem często mają zbyt mały dystans, aby wygodnie pracować nad płytkami PCB. Dlatego mikroskop do warsztatu elektronika musi mieć dużą odległość roboczą, regulowane ramię, które umożliwia swobodne przesuwanie głowicy nad dużymi płytami, a także stereoskopową konstrukcję optyczną. Ważnym dodatkiem jest możliwość rejestracji obrazu kamerą lub przesyłanie go na ekran monitora, co pozwala współpracować z innymi osobami. Na rynku dostępne są także mikroskopy tak zwane cyfrowe, które wyświetlają obraz wyłącznie na ekranie jakiegoś wielkiego telewizora czy monitora. Tego typu rozwiązania zmniejszają zmęczenie wzroku i napięcie mięśni, ale mają swoje ograniczenia, takie jak na przykład brak głębi ostrości podczas oglądania obrazu wyświetlanego na ekranie monitora, co może utrudnić pracę z drobną elektroniką. Coraz częściej trafiają do mnie urządzenia, których elementy elektroniczne są widoczne gołym okiem, ale ich naprawa wymaga precyzji i odpowiedniego powiększenia. Dlatego znalazłem mikroskop, który na papierze spełnia moje wymagania i jest gotowy na przyszłą rozbudowę. Dodatkowo posiada nietypowe ramię, które, mam nadzieję, zapewni mi komfortową pracę. Chciałbym także podkreślić, iż ta prezentacja nie jest sponsorowana. Mikroskop zakupiłem za pełną kwotę od firmy Rebal i dzisiaj pokażę Wam, co potrafi. Zakupiony mikroskop został wyprodukowany przez firmę Mechanic, tak samo tutaj to ramię. Zamawiałem model MOS 300, że tutaj jest MOS 260, a uchwyt Mechanic Arm M3 i tutaj też jest zaznaczone M2, także zobaczymy, co tu jest grane z tym wszystkim. W zestawie powinna dodatkowo znajdować się kamera wideo oraz oświetlenie Mechanic LS3, które montuje się na spodzie głowicy do oświetlania elementów obserwowanych. Więc sprawdźmy, co znajduje się w kartonikach jednak rzeczywiście. Naklejki na pudełku troszeczkę mylą. Tutaj jest MOS 300, jest pusty kwadracik. Natomiast tutaj na MOS 260 jest naklejka z takimi znaczkami chińskimi MOS 300. Tłumacząc te chińskie znaczki za pomocą Google Translator. Tutaj jest napisane trójkolorowy mikroskop stereoskopowy dla konserwatora. Duże i małe koła ręczne MOS 300. Żadnych kolumn, żadnej podstawy. Dziwne. Dobra, otwieramy pierwsze pudełeczko z tym rabieniem Mechanic Arm. Powinien być tutaj M3, czyli powinny znajdować się w zasadzie
trzy elementy. Okej, już widzę, że jest. Jest to faktycznie uchwyt M2. Kurde, ale. Elementy solidne, metalowe. Ciężkie. Szkoda, że nie mam teraz przy sobie wagi. Natomiast widzę już zaraz po spakowaniu pierwszy minus. Mianowicie tuleja wchodząca nie jest w żaden sposób łożyskowana, także podczas obrotu podejrzewam, że ten element wewnętrzny będzie się prawdopodobnie wyrabiał. Tu jest jeszcze taka blokada. Co jeszcze znajduje się? Wszystko jest... Te rurki są fajne, metalowe, ciężkie. To jest woreczek z akcesoriami. Jakiś imbusik, śrubki. No, jakiś pierścień osadczy widzę, że jest. Metalowy uchwyt do przekręcenia do blatu. Także te elementy znajdują się w Canic Arm, w tym zestawie. Dobra, rozpakowujemy następne pudełeczko. No dobra, na dzień dobry widzę, że wita nas brakujący element do modelu M3. Naprawdę ciężki element. Jest instrukcja użytkowania. Fajnie, bo w języku polskim widzę. Prawdopodobnie to jest doświetlacz, tak, LS3. No niewielki. Mamy jakieś dodatkowe przewody. To jest, widzę, USB, jakiś splitter ze zwykłego USB na 3 USB-C. O, weź tu wyciągnij ten kartonik ze środka. Nie no, tragedia. A, tu są silikonowe nasadki na okulary. Przechodzimy na piętro niżej. Gdzie mamy nasze główne zabawki? Mamy naszą kamerę zamawianą. Jest to kamera DX480. Ona pozwala nagrywanie Full HD 60 klatek oraz 2,7K w 30 klatkach. To jest prawdopodobnie przejściówka na kamerę. Tak, jest adapter, mikroskop, kamera. Mamy zasilacz, prawdopodobnie do samej kamery. Pilot, przewód HDMI, taki płaski. Kolejny przewód USB do komunikacji między komputerem a kamerą. Tutaj są same okulary 10x25. Mamy dwie sztuki. Wkrętaczki, kluczyk imbusowy, uchwyt do samej głowicy oraz sama tutaj głowica. A i to jest faktycznie MOS 300. Także pudełko troszeczkę wprowadziło w błąd. Mamy też jakąś płytkę. Naprawdę, to dzisiaj daje jakieś oprogramowanie jeszcze na płytce. Wszystkie elementy, czyli Mechanic Arm M3 oraz mikroskop MOS 300 znajdują się przed Wami. Ja natomiast złożę to w całość, a Was zapraszam do zapoznania się z parametrami mikroskopu. No i już minutę, jak rozpocząłem składać to Mechanic Arm, jest problem, bo tutaj jest pierścień osadczy i trzeba go założyć tutaj na wał. Natomiast w tych akcesoriach, które były dołączone, nie ma takich cążków do ściągania i zakładania pierścieni osadczych. To wygląda w ten sposób, że tu są dziureczki, trzeba wsadzić i w tym momencie możemy go rozszerzać, aby założyć tutaj na wałek. I pierścień mamy założony. A few moments later. Tak się prezentuje mikroskop po złożeniu. W momencie, kiedy pracujemy z mikroskopem, jak widzicie, sama konstrukcja jest naprawdę dość taka sztywna. Szczególnie, kiedy się tutaj zakontruje. Te śruby mają taką teflonową końcóweczkę, w związku z tym one się nie wgryzają w te wałki, tylko do nich dolegają, można powiedzieć. I pomimo tego, że jest porządnie przykręcone, można dalej, że tak powiem, manipulować tym mikroskopem. Natomiast niestety poddaje się mój blat tutaj roboczy, moja płyta, bo w momencie, kiedy podnoszę do góry i na dół, to cała konstrukcja jest sztywna. Natomiast niestety już pracuje mój blat roboczy. Także dobrym rozwiązaniem jest po prostu albo, nie wiem, płyta stalowa przykręcona od dołu blatu, albo przykręcona od góry. I dopiero ta płyta stalowa przekręcona do samego blatu tutaj. Maksymalna długość od
trzpienia do tutaj tego elementu regulowania wysokości to jest dokładnie 30 cm. Generalnie pierwsze odczucia, jeżeli chodzi o ten uchwyt, są takie, że naprawdę bardzo fajnie można w każdym miejscu spokojnie pracować z tym mikroskopem. Nic się niedobrego nie dzieje, nie przychyla się oraz ten złoty element ma trzpień na stałe, w związku z tym on jest wkładany tutaj w dół, tuleje. I tak samo ten niebieski ma stałe i jest wkładany, w związku z tym szanse, że coś się rozpadnie, wypadnie są bardzo niewielkie. Do całego zestawu jest dołączony taki pierścień doświetlający, też firmy Mechanic. Działa stopniowo, czyli wciśniemy, załącza się. Dom jaśniej, jaśniej, najjaśniej. No i z powrotem przechodzimy do pierwszego tak jakby trybu. On tutaj jest wkręcany fajnie. Dodatkowo ma jeszcze szkło zabezpieczające. Warto kupując taki mikroskop doposażyć się w dłuższe przewody. To jest fabryczny, który tutaj przyszedł razem z tym doświetleniem. On ma dosłownie metr. To samo jeżeli chodzi o ten przewód HDMI. On ma tutaj z 1,5 metra, w związku z tym dość krótki jest ten przewodzik. Maksymalna, jaką na razie ustawiłem, przestrzeń robocza 13 cm, a minimalna to jest około 8 cm. Znalazłem jedną irytującą rzecz. Nie wiem, może to się da jakoś jeszcze poprawić. Natomiast oba te okulary są tutaj zabezpieczone za pomocą takiej malutkiej tutaj śrubeczki i ona jest już dokręcona do końca, a mimo to te okulary no pracują. Kiedy przykłada się tutaj oko, wiadomo, że to zaczyna drgać. Nie mogę wam pokazać obrazu tutaj z okularów. Sprawdźmy, jaki obraz daje kamera, która przyszła, DX480, razem z tym mikroskopem. W przypadku kamery, która została dostarczona, mamy tutaj wejście zasilania DC, USB out, czyli to można podłączyć do komputera, oraz HDMI out, a także wejście na kartę, prawdopodobnie w celu zapisu rejestracji oraz zdjęć. Generalnie nie posiadam jeszcze urządzenia do przechwytywania obrazu, tutaj akurat w tym wypadku z kamery do komputera, dlatego też ewentualnie z tyłu postawiłem telewizor potrafiący odtworzyć rozdzielczość 4K. Do samej kamery jest też dołączony taki pilocik. Sprawdźmy sensor. Możemy sobie zmienić na 16 megapikseli, chociaż nie wiem, kto by tak miał robić. Możemy sobie ustawić kontrast, ISO, ekspozycję, balans bieli, kolory, jasność, saturację. Na razie zostawię na defaultowych ustawieniach. Powiem wam, specjalnie tutaj nie widzę możliwości zmiany rozdzielczości. Dobra, zostawię na tych defaultowych ustawieniach. I powiem wam szczerze, że obecnie mam super obraz, jeżeli chodzi o okulary. Natomiast tutaj, jak widzicie, obraz jest kompletnie rozmazany. Mimo tego, że tutaj kręcę, to obraz nie jest pokazywany w ogóle. Żeby teraz pokazać obraz, to muszę całkowicie zmienić parametry. I teraz dopiero mam obraz na ekranie, jak widzicie, a w okularach kompletnie zamazany. Obraz odtwarzany z tej kamery w porównaniu do okularów, przez które możemy patrzeć, jest zdecydowanie gorszy. Ten obraz tutaj tak jakby był całkowicie płaski. Poza tym jest troszeczkę ciemny, więc podejrzewam, że trzeba będzie w ustawieniach jednak troszeczkę pogmerać, żeby ustawić poprawnie kamerę. Niemniej jednak kamera w tym przypadku to faktycznie jest dodatek. Zdecydowanie polecam patrzenie tutaj przez te okulary, aby wykonać prace serwisowe przy tej płytce. Tutaj jest akurat potencjometr, taki powierzchniowy, montażowy, jest kompletnie skorodowany. Troszeczkę się pobawiłem w ustawieniach, to są najlepsze ustawienia, jakie udało mi się, że tak powiem, osiągnąć tej kamery. Powiem wam szczerze, jak tak ruszam tą płytką, to czy to jest 60 klatek? Raczej chyba nie sądzę. Także tutaj jest jeszcze kwestia poprawy samego adapteru. Ciekawe, bo to jest komplet, niby to ma działać. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, no jeżeli ja teraz wyostrzyłem kamerę, żeby był obraz na ekranie telewizora, to nic nie widzę w okularach, bo jest zamazane. Natomiast jak w okularach wyostrzę, to kamera jest praktycznie rozmyta. Także na pewno jest tutaj kwestia do poprawy. Być może jeszcze jakiś dodatkowy adapter do kupienia. Szkoda, że kupuję komplet i jednak wszystko jednak nie współgra ze sobą. To jest troszeczkę dziwne. Mam nadzieję, że mikroskop
jego nowe ramię, które możemy sobie tutaj dowolnie ustawiać, sprawdzą się w pracach nad elektroniką i poprawią komfort mojej pracy. Oczywiście, gdyby zaszła taka potrzeba, zawsze mogę tutaj sobie zdemontować to ramię, samą głowicę zostawić i założyć tutaj takie te tradycyjne ramiona z dwiema rurami. Czas pokaże, czy to ramię jednak się sprawdzi, czy będą z nim jakieś kłopoty. Na razie póki co je zostawiam, przetestuję, a mam co, bo akurat teraz pracuję nad odtwarzaczem DCC. To jest jedna z płyt, która została dość poważnie uszkodzona. Także subskrybujcie kanał, pokażę wam, jak naprawić tą płytę. A tymczasem, jeśli spodobał ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do następnego.